żona Wiśniewskiego była jego czwartą. Niedawno media obiegła wieść o ich rozwodzie. Wszyscy byli zaskoczeni, szczególnie że gwiazdor ich troje wielokrotnie opowiadał i zapewniał wszystkich o swojej wielkiej miłości. Dominika Tajner-Wiśniewska przechodzi teraz ciężkie chwile. Przedstawiamy fakty, o których wolałaby zapomnieć. Informacja o tym, że właśnie czwarte małżeństwo wokalisty ich troje dobiega końca, została potwierdzona przez córkę trenera Skoczków. Żona Wiśniewskiego była tak samo zszokowana, jak ich pani. Ostatecznie decyzja o rozstaniu pary została podjęta 12 marca. Do kolorowej prasy dotarła wieść o ich rozwodzie, właśnie z Facebooka Dominiki. Napisała poruszający wpis pod wpływem emocji, który później usunęła. Jak wspominała w jednym z wywiadów, żałuje tego ruchu, ale czasu już nie cofnie. Postanowiła kilkoma słowami skomentować cały dramat, który aktualnie odgrywa się w jej życiu. Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic. Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce, opowiadała w Plejadzie. Dominika Tajner z pewnością miała nadzieję, że będzie już ostatnią. Niestety żona Wiśniewskiego przekonała się, że pozew o czwarty już rozwód był najprawdopodobniej złożony już w zeszłym roku. Nie zna też powodu, jaki doprowadził do rozpadu małżeństwa. Chyba tylko Michał wie, co się stało. Jest mi smutno i bardzo, bardzo przykro. Nie jestem w stanie o tym rozmawiać. Nie wiem, nawet kiedy złożył pozew, możliwe, że jeszcze w ubiegłym roku. Przepraszam, jestem w rozsypce, opowiadała żona Wiśniewskiego. Dotychczas Michał Wiśniewski i Dominika Tajner uchodzili za idealną parę, a w związku byli od ponad 7 lat. Gwiazdor wręcz obnosił się ze swoimi uczuciami do swojej wybranki. Wystąpili nawet w programie The Story of Emigre Live. Historia naszego życia, gdzie ucharakteryzowani na staruszków i opowiadali o tym, że chcą być ze sobą również za 20 lat. Teraz żona Wiśniewskiego przechodzi straszliwe chwile.